dobry, kochani. Jest mi smutno, że nie możemy się spotkać na naszych kolejnych zajęciach, ale mimo wszystko chciałabym Was zaprosić do kolejnej podróży przez 8 stuleci historii naszego miasta. Wiecie już, jak powstał nasz gród i jak on wyglądał. Poznaliście historię głuchołaskiej lipy posadzonej na rynku na pamiątkę zakończenia wojny 30-letniej. Dziś kolejne nasze spotkanie. Historia Góry Szubieniczej. Myślę, że wielu z Was zna to miejsce, potocznie nazywane Grzybkiem, bo kiedyś stała tutaj altanka, która wyglądała jak grzybek. Prawdziwa nazwa tego miejsca to Góra Szubienicza. Stąd roztacza się przepiękny widok na panoramę naszego miasta. Kochani, to miejsce nie zapisało się dobrze w historii naszego miasta. Skutkiem wojny 30-letniej były procesy czarownic. Tak, tak, moi mili, w Głuchołazach ponoć były czarownice. Ale od początku. Papież Grzegorz IX po wojnie 30-letniej powołał instytucję zwaną Świętą Inkwizycją, która była odpowiedzialna za ściganie wszystkich, którzy sprzeciwiali się Kościołowi bądź władzy. Po wojnie 30-letniej ziemie Głuchołaz były bardzo biedne, zniszczone. Kobiety i dzieci chodziły po łąkach, po lasach, zbierały zioła i leśne owoce, którymi leczyli chorych. Święta Inkwizycja uznała, że to są czary. Kobiety te, tutaj właśnie w tym miejscu, za swoje umiejętności straciły życie. Czy to były czarownice? Nie, kochani. To były zielarki, które Święta Inkwizycja skazała za ich wielkie serce i wielkie umiejętności. Z okazji dzisiejszych zajęć zapraszam Was do tańca, do wspólnej zabawy i do zrobienia kukiełek naszych głuchołaskich czarownic. Narysujcie im piękne uśmiechy, bo to nie były czarownice, to były mądre zielarki. Do zobaczenia na następnych zajęciach. Pa! Abrakadabra, abrakadabra, cing, 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 cing,